Iza Król to kursantka petarda poprzedniej edycji triatlonu maturalnego. Nie żartuję i nie przesadzam. Iza wycisnęła kurs jak cytrynkę. Wzięła z niego wszystko, co można było wziąć. Uczyła się regularnie, jej progres w kursie rósł z miesiąca na miesiąc imponująco. Oddawała zadania domowe, zadawała pytania aktywnie podczas zajęć na żywo i przede wszystkim wzięła wszystkie rzeczy, które udostępniałam w kursie dodatkowo i też 3 razy jeszcze udało jej się stanąć na podium triatlonu i zostać przeze mnie nagrodzoną za swoje starania. Nic dziwnego więc, że z takim zaangażowaniem Iza jest klasycznym przykładem kursantki, która po prostu wyciąga świetny wynik na maturze z historii sztuki. Zdała ją na 93%, a dzisiaj sama zaczyna studia z historii sztuki i to na Uniwersytecie Warszawskim. Zobacz, co Iza mówi o kursie. Zapraszam Cię serdecznie na naszą rozmowę. Cześć Iza, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszej rozmowy i cieszę się, że się widzimy. Cześć. Powiedz Iza od końca w takim razie, ile miałaś procent na maturze w maju? Ja miałam na maturze 93% w fiszu. 93%. No to jest jeden z takich naprawdę mega wysokich wyników. Najwyżej u mnie 98 było, także no, naprawdę wow, brawo. A powiedz mi, co z nim zrobiłaś i na jakie studia się wybierasz? Ja w tym roku idę na pierwszy rok historii sztuki na UW. Historia sztuki UW, super. Bardzo fajnie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o historię sztuki, kiedy zaczęła się ta przygoda? Czy to było rok temu dokładnie, kiedy dołączałaś do triatlonu? Jak to u Ciebie wyglądało? U mnie wyglądało to tak, że ja tak z tym historią sztuki zajęłam się we wrześniu, jak dołączyłam do triatlonu, bo wcześniej nie miałam ani w szkole, ani nie uczyłam się w wierzchni raczej spośród tych filmików na YouTubie. Tak właśnie tam słuchałam, sprzątałam i słuchałam sobie podcastu. Potem właśnie uznałam, że chcę się nauczyć historii sztuki właśnie bardziej, lepiej i dołączyłam wtedy do kursu. Okej. Okay. A miałaś historię sztuki w szkole? Nie. Nie. A na jakiej byłaś klasie? W jakiej byłaś klasie? Na jakim profilu? Ja byłam na matfizie. A, matfiz, okej, okay, klasyka. Tak. No dobra, Iza, to w takim razie nie będę pytać, czy historia sztuki pomogła Ci się dostać na historię sztuki, ale jestem ciekawa, czy może rekrutowałaś się na inne kierunki? Tak, rekrutowałam się jeszcze na kuratorstwie historii sztuki, na UOP i też się dostałam. I chyba oprócz tego jeszcze na archeologię, tam też byłam dość wysoko, byłam chyba też 7, albo tak bardzo wysoko byłam. Dodatkowo też na Archiwilares, też na UW i na kulturoznawstwo i na wszystkie też na kiedy się dostałam, więc... I na wszystkie była liczona historia sztuki? Tak. Okej, okay, dobra, super. No to przydatny przedmiot, całkiem przydatny. A powiedz teraz, jeżeli chodzi o cofnięcie się w czasie o rok. Jak zaczęła się Twoja przygoda z historią sztuki i kiedy? Czy to była ostatnia klasa maturalna wtedy, kiedy zdecydowałaś się wejść do triatlonu? Czy to było wcześniej? Czy miałaś historię sztuki w szkole? Czy byłaś zdana na siebie? Jak to wyglądało u Ciebie? Okej, okay, więc moja historia jest z historią sztuki, zresztą dość śmieszna, bo jak już to mówiłam, czasem byłam na matwizie. Więc ta historia sztuki była mi daleko, chociaż moja wychowawczyni była historyczką. Więc ja tą historią sztuki tak gdzieś tam z natury się zajmowałam, jak widać maluję, jest coś zarokonała sprawa. Więc historia sztuki była taka bardzo blisko zawsze. I w pewnym momencie zaczęłam właśnie, trafiłam na twój filmik na YouTubie. Chyba o maturze, czy coś tam z maturą właśnie z historii sztuki i uznałam, kurczę, ale fajnie brzmi. I tak chyba wyszłam wszystkie, jakie były. I dopiero chyba minął rok, kiedy tam rzeczywiście się pozmieniało i też wybory maturalne też się pozmieniały. Właśnie w klasie maturalnej uznałam, że ta historia sztuki to jest ta. I że spróbuję, bo chciałabym to ogromną przyjemność. I spróbowałam. Z tego nie żałuję, bo w tym roku idę na historię sztuki, więc to nie wyszło. Czy już wtedy, kiedy myślałaś o tym, żeby wejść w triatlon, to miałaś na myśli, że pójdziesz na studia z historii sztuki, czy to się wykonywało później? To wszystko wyszło w praniu, już taką nazwę. Tak sobie tak byłam o tym pewna w tym momencie, kiedy rezygnowałam z SB na ten pierwszy rok. I ta historia sztuki przyszła bardzo naturalnie do myśli, bo pomyślałam, że taką przyjemność sobie uczenie sobie jej. I taką tam motywację fascynacją na mnie trzyma, że kurczę, bo nie. Musimy to rozwijać. Muszę dojść głębiej, więcej. Więc wtedy tak naturalnie właśnie znałam, to jest chyba to i spróbuję. Okej, okay, no to fajnie, bardzo trzymam kciuki, żebyś była zadowolona i żeby studia spełniły Twoje oczekiwania. Mam nadzieję, że będzie fajnie dalej. Też mam taką nadzieję.
Na pewno będzie, słuchaj, ekipa od Artfreaka, bo i One osoby tak. po triatlonie i po maratonie też są na liście, także na pewno będziecie mieli tam fajną ekipę. A powiedz mi, nie wiem, czy pamiętasz ten moment, kiedy decydowałaś się właśnie na maturę z historii sztuki? Byłaś już po tych filmikach moich na YouTubie. Czy miałaś jakieś takie obawy przed tą maturą? Tak, spore, bo jednak tam byłam 6 lat wcześniejsza, to okrążona właśnie matematyką, fizyką i mega takie wejście w przedmiot humanistyczny, też które no, muszę robić te wcześniejsze 3 lata, które nie miałam. Było dość stresujące i bałam się, że nie odrobię też jeden no, pieniądze na kurs i też chcę, żeby to wszystko mi się zwróciło w jakiś sposób, więc bałam się ilości materiału na pewno i tego, że no, ja też nie miałam wcześniej styczności z którą sztuki, więc bałam się tego wypoczynania właśnie też ilością wiedzy, a czym ilością dzieł, którą trzeba wiedzieć, więc tak się bardzo bałam. Okej, no to jest absolutnie zrozumiałe i to jest też częsta obawa, no bo to jest przedmiot, który praktycznie nie istnieje w szkołach, więc w sumie nie wiadomo czego się spodziewać, nie? A jeżeli chodzi o decyzję, okej, to będzie triatlon, to czemu wybrałaś akurat mój kurs, a nie na przykład jakąś inną opcję, która istnieje, albo korepetycję jeden na jeden, albo naukę samodzielną? Myślę, że właśnie kurs bardzo naturalnie, dlatego że wcześniej to oglądałam i gdzieś tam pamiętam, że widziałam kiedyś, jak na koniec matury dajesz swoim uczniom takie te nagrody. Ja myślałam sobie wtedy, kiedyś to będę ja. Iza, ty byłaś I na podium. dostałam, tak. Mam zresztą trzy książki, więc mogę się pochwalić, że udało mi się to spełnić. Właśnie. I właśnie oglądałam cię, miałam taki też taki film artów, no bo byłaś taką osobą, która czytała historię sztuki i uznałam, że no, to nie będzie się, to będzie. Więc to było coś naturalne. Też jak przeliczyłam sobie koszty kursu, to już mi to dać do takiej nauki 1 na 1. Dodatkowo też kurs był na tyle, właśnie tak pomocny, jest strona internetowa i to wszystko, że wiedziałam, że się nie zagubię i znam, to jest na pewno to, co mi wypowiadać. Okej, super, cieszę się bardzo. Jeszcze tak off the record, to dla osób, które nie są w triatlonie i jeszcze nie wiedzą, to podium triatlonu to jest taki wewnętrzny nasz mały konkurs, który jest prowadzony w środku, żeby motywować i można właśnie wygrywać tam książki. I Iza, tak jak mówisz, byłaś 3 razy na podium, także super, mega. No dobra, a powiedz mi, jak wyglądała Twoja praca w kursie? No to wygląda tak, że oprócz oczywiście strony internetowej i właśnie filmików, to też więc notatki. W początku robiłam takie długie notatki z przepisywania, ale potem zwyczajnie to, co zajmuję, to właśnie przesłałam się na te ściągawki, jakie nam przygotowywała, to zresztą była fanta nawet, i spisałam z tego takie podstawowe rzeczy z boku i to mi bardzo chwiło pracę, gdy nie przepisywałam tak do nic nie rozumiem, starałam się pracować coś samodzielnie. Ja też bardzo dużo mówiłam, opowiadam tej historii sztuki, ja znaczy miałam własne podcasty na moich znajomych, więc na mnie już naprawdę nie dość. Więc na pewno było to. Ja też dużo do siebie mówię, więc ja byłam czasami w trakcie czy w sklepie i tylko myślałam sobie o renesansie i o tym, jak to wszystko wyglądało. To jest też taka praca właśnie powtarzanie takie cały czas czasami do siebie, tak mi po prostu interesują w tej danej dziedzinie. A ty drukowałaś sobie karty pracy, czy pracowałaś online? Nie. Ja miałam je na iPadzie. Aha. Tak. Super. Mogę je pokazać. Pokaż, pokaż, Musimy tak. pochwalić. No pewnie, Okej, okay, bo pokaż. właśnie mam trochę, więc mogę powiedzieć jeszcze stare, bo iPad też, jak ktoś chce się uczyć historii sztuki, nie ma, nie widzę, że to bardzo polecam. A w Nie jest ogóle to. od tej edycji wszystkie karty pracy będą edytowalne? Wow! Tak to wyglądało. A potem jak wprowadziłaś nam stricte, to właśnie też były te nasze oferty i to bardzo pomogło nam, bo to bardzo dużo czasu jednak. A tak to właśnie robiłam takie spore notatki z tymi No, zdjęciami. ale jakie ładne. Ale to estetyczne, ale czasami męczące, ale bardzo to lubiłam, że w jakiś sposób jak ktoś mi właśnie przepisywał przez bardzo fajne rzeczy i takie inne rzeczy, komentujesz to o wiele bardziej. Ale to ci się przyda, słuchaj, na studiach, bo będziesz miała, wiesz, szybka powtórka i tylko Tak doczytasz pomyślałam. kolejne lekturki i egzamin, nie? I z głowy. No, solidna podstawa, naprawdę. No dobra, super w takim razie. A powiedz mi, jeżeli byś miała powiedzieć o takich 3 ulubionych elementach triatlonu, albo o tym, jak uważasz, jaka jest największa wartość tego kursu? To na pewno bardzo ważna była ta współpraca uczeń-nauczyciel, czyli to, że zawsze jest to wsparcie, jak właśnie jakiś problem, właśnie takie notatki, które też właśnie były od początku, one zostały wymyślone przez te nasze potrzeby jako uczniów. I to właśnie było bardzo fajne, żeby w tym pierwszym z mojej edukacji nauczyciel
nauczyciel nie był tylko osobą, która wysłuchuje lekcji i potem sprawdza, tylko taka osoba, to jest ten dialog. Dla mnie bardzo fajny. Też bardzo lubiłam to, że to wszystko, czego musiałam nauczyć, było w jednym miejscu. Od wypracowań, do zbiorniką, po nasze spotkania, po wszystkie materiały, to wszystko było w jednym miejscu. To jest tego, kto szuka, gdzie, to już była bardzo intuicyjna, więc to bardzo ułatwiało. No, na pewno atmosfera. Zostałam do zajęcia i nie jesteś taką jedną osobą wśród 50 innych uczestników, to naprawdę, tak jak ktoś pisywał śmieszne rzeczy w pracach domowych, to zawsze była odpowiedź i tak dalej, więc jakby fajnie to było. Też to uczy sobie jednak, to jest widziany w tym wszystkim. No i właśnie też tym, jak poznałam, czy to na żywo, czy to kiedy są pytania, myślę, że to było bardzo, bardzo fajne. Właśnie takie interwy, jak to współpraca między właśnie dwoma osobami w Polsce, to było strasznie fajne. Dzięki temu też poznałam bardzo fajną osobę, więc no właśnie, bo ty miałaś udaną parę produktywności, bardzo, nie? Tak. Super. Pozdrawiam Amelię. Pozdrawiamy Amelię. Tak. Okej, okay, no to fantastycznie. Bardzo się cieszę, że korzystałaś. Też widać, że byłaś bardzo aktywna i to przynosi wymierne efekty, 93%. No ale ty byłaś faktycznie, ja cię pamiętam z czatów, że ty pisałaś zawsze i byłaś obecna, czy na próbnych maturach, czy na właśnie analizach. No pamiętam też twoje zadania domowe, jak sprawdzałam i dawałam ci feedback, więc no ewidentnie to popłaca. A pamiętasz, ile miałaś z wypracowania punktów? To mi zło, bo też to pracowanie, jakie pisałam na arku, to było pierwsze moje wypracowanie, jakie nie pisałam w ogóle. I miałam jeden punkt mniej niż max. Czyli 19. Więc byłam zszokowana. Tak, że miałam bardzo dużo punktów i pamiętam, że właśnie jak pisałam, to też było tak przyjemne, bo nie miałam serio, tylko byśmy dwie z koleżanką, to by też namówiła, była w maratonie. Też influencer mocny. I właśnie wypisało się mnie i pamiętam, że patrzę na nią, ona też była bardzo zadowolona z tego arku, ja też byłam zadowolona i tak również po prostu poszliśmy przez to bardzo gładko. Jezu, jak Weronika będzie to oglądać, to też będzie bardzo zadowolona, będzie się bardzo cieszyć. Super, mega, mega, mega się cieszę. Jesteś dzisiaj już którąś osobą, z którą rozmawiam i też wszyscy właśnie wspominają kanapki i pokemony. Tak. To było bardzo fajne. No właśnie Weronika też bardzo takie miała obszerne te informacje i inne widzenie to, że gdzieś tam jej pamiętałam, jak to wygląda, jak mówić te argumenty, jak to wszystko gdzieś tam złożyć razem do kupy, no to mnie napisała i właśnie też to no, się udało ten temat na naturze przebrać wcześniej w kursie. To było w ogóle bardzo pomocne, więc dzięki temu to was też było o wiele łatwiej mi zrozumieć właśnie, co piszę, jak piszę i o czym. No i umówmy się, no, tipy od egzaminatorki, czy mogą być lepsze? Dokładnie. No, super, okej, okay, fajnie, bardzo się cieszę. A powiedz mi jeszcze, czy kurs generalnie spełnił twoje oczekiwania? Tak, tak, na pewno. No, po prostu mówię, to zaangażowanie, które gdzieś tam miałam, pamiętam, że moim bardzo ważne było to podium, właśnie, żeby gdzieś tam pracować, żeby to robić, bo sprawia ogromną przyjemność i strasznie cieszę się, że mogę z niej usiąść, trochę się pouczyć z tej historii sztuki, zrobić te fiszki w autobusie i gdzieś więcej, i to było strasznie fajne. Więc to właśnie to, właśnie merytoria pracy do kursu i ci ludzie, którym byłam otoczona, było strasznie fajne. Super, w ogóle bardzo miło mi się tego słucha, bo też no, widzę po prostu, że jesteś zadowolona. Iza, a poleciłabyś kurs innym maturzystom? Myślę, że na pewno. Ja już poleciłam dużej osobom znajomym ten kurs, ponieważ to miał taką dużą, jest tam też kontrolę nad tym, czego się uczę i taką stabilność tej nauki, bo wiedziałam, że ten materiał są, one nie znikną. Mogę też przyjść do kamery i dostęp, więc też przyszło z tym moim pożytkiem, jak ktoś idzie właśnie na kierunki około właśnie historyczne, czy na SPF, i zawsze te kursy i to wszystko się tam przydaje, więc na pewno było fajne i no, czy właśnie przede wszystkim ta atmosfera, ludzie i to, że no, gdzieś tam ten nauczyciel, który właśnie widzicie jako osobę, a nie tylko tam następną osobę w klasie, to bardzo fajne. No i nagrody też były bardzo fajne, to, że zawsze tam się wszyscy wspieramy i nagradzamy i będą zawsze jak komuś coś się udało, kiedy miał te pierwsze miejsce na podium, to wszystkie były gratulacje i cieszyli, że komuś się udało. To prawda, to prawda. To było niesamowite i bardzo się cieszę, że właśnie się spotkała grupa takich osób, która sobie wzajemnie dobrze życzyła i że nie była taka atmosfera właśnie wsparcia między też uczestnikami. To było mega. Bardzo się cieszę. A powiedz, chciałabyś jeszcze coś dodać od siebie? Może do przyszłych maturzystów? Na pewno powiedzmy tak interesowe. W tym wszystkim, bo stworzymy tutaj w maturze taką otoczkę, ale lepiej właśnie usiąść i mówić, co lubimy i to fajną mówioną przyjemność. I to jest to tak bardzo, nie tyle co łagodnie, co z taką dużą rezerwą. Na pewno
I to przodu. Teraz sobie robić tyle, nie możemy tego i tak samo nam się. Dokładnie. Okej. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że będzie inspiracją dla wielu. I życzę Ci wszystkiego najpiękniejszego na historii sztuki. No i mam nadzieję, że za kilka lat powitam Cię w gronie historyków sztuki. Dziękuję bardzo. Dzięki.